Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Gabryś, witam was w kolejnym vlogu na kanale. Dzisiaj, jak widzicie, żniwa, a czas zacząć Bizon Rekord w akcji. Ja tylko tu ogarniam przyczepę, bo niestety w tym roku mamy tylko jedną przyczepę na żniwa, bo tutaj nie działa wywrot. Bo muszę podpiąć tylko pod drenówkę wywrot oddolny, tak? O ty. Działa. Jeszcze tylko zobaczę, czy z tyłu jest otwarty właz, bo czasami tu jest i problem jest taki, że w tamtym roku wysypało się trochę na pole. Dobra, widzowie, nie przedłużając, dajcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, bo zachęca mnie to do nagrywania. Oczywiście. No co, no będziemy jechać. No co, no widzowie, zaczynamy żniwa, jak widzieliście, nowe nabyte w akcji Bizon Rekord Z058, tak. Ciśniemy se na pole do arka najpierw. Ciśniemy se na pole do arka. Bo u nas... Dobra, już trochę pokosiliśmy u nas, ale tego nie nagrywałem. A tutaj na spokojnie mogę nagrywać. Dajcie łapkę w górę, kosimy sobie. Może co kosimy? Ty, nie pamiętam. Nie wiem, co kosimy i sobie zobaczymy na polu. Wuju już pojechał przed chwilą, jak widzicie. Wujo przed chwilą już pojechał. Ja nie zasuwam, bo jakoś mi się nie śpieszy. No i też rynówka hamulców nie ma, więc też trzeba być trochę ostrożny. Wsiądziemy sobie na kombaj, trochę wam ponagrywam. Dzisiaj no jest późna godzina, bo jest już koło nie wiem której. 19 jest. Jakaś nie, 17 jest chyba? 18, coś takiego. Czekajcie, co jest? No dawaj, dwuje. O. Wjeżdżamy sobie na kawałek, na spokojnie, tutaj delikatnie. Czy co, no nie mam pojęcia, gdzie tu stanę. Stanę na razie tutaj jakoś w cieniu. No co, no. Kosimy sobie ze ścinaczem, więc to też na pewno lepiej. Generalnie sorry widzowie, że ja tak nic nie mówię, bo tyle czasu nie nagrywania. Wyszło na jaw. No co, no widzowie, słuchajcie, ja... To jest, da, stabilizacja mi w kamerze się wyłączyła. Lara, ogarnę.
Dobra widzowie, lecimy pociągnik, będziemy zabójem jechać, bo nie wiadomo gdzie dojedzie. Czyli wam powiem, że sypie nie tak źle. Tak mi się wydaje. Bo to jest trochę większy zbiornik, to jest 2,5 tony. W tamtym było 1,5, więc to też nie wiemy za bardzo. Dobra, przy. Teraz się nawiew włączył. Halo, wyłącz. Gdzie się nawiew wy... O, dobra. Tu nie ma klimy, tylko jest na razie nawiew. Dobra, jedziemy od tamtej strony. No, ja tu się nie zawrócę renóweczką. Więc jedziemy sobie od tej strony. O, ale to są... Dobra. Arek już widzę, że tutaj beczką się zapuścił. Bo widzę kolejne wielkie. Dobra. Nie wiem, nie będę daleko za bardzo jechał, bo nie wiem jak daleko zajedzie. Czekajcie, bo nie wiem, czy kamera jest dobrze ustawiona, chyba tak. Zapalił koguty. Więc to już tam zaraz będzie. A jeszcze cisnę. Dobra, staniemy sobie gdzieś tu. No nie wiem gdzie. Czy on tu dojedzie, czy nie? Ale trzeba pozamykać, trzeba. Aha, czyli tutaj, okej, to niech trochę cofnie, rurę wystawi. I ja tu podjadę. Bo jeszcze nie wiem jak to jest rura, czy w ogóle renówka przejdzie pod rurą. Ona przejdzie? Aha, dobra, ledwo widzę przeszła. Przejdzie? Dobra widzowie, cyk, ja wychodzę, wam nagram trochę ten wysyp. Ale naprawdę powiem wam, że rekord bardzo szybko wysypuje. Widzowie, muszę zdjęcia jakieś teraz, zaczynam robić zdjęcia telefonem na miniaturki, bo trochę lepiej będą chyba wychodzić. To zaraz po to robię. O, ale mu dał. Ale się kurzy widzowie, nie? Suchutkie jest. Czyli idziemy na przepę, idę zobaczyć. A też ze ścinacza, nie? Ale się kurzy tragicznie, nie? Robi robotę ta długa gardziel, nie? Nie musi stać. To kończy, to robimy i koniec.
Nie, koło 20? Co 20? To jest pacjent. Myślisz? A nie, to nie patrzyłem tak szczerze. Ja ci pokazałem, że wodę silnika przyniosła, tam koło siedzenia leżała. 234. Ja właśnie tak zastanawiałem się, co stara mnie. Pokazuję ci, że ludzki samochód młody nie ma, tam nie. Koło siedzenia było cieplejsza, by była cieplejsza. Ale sypie nawet nieźle tutaj Jarkowi, nie? Nie ma za bardzo porównania, bo tamten miał o tonę mniejszy zbiornik, nie? Ale ludzie Jan robią takie dłuższe do tego do rekordu. To może to sypie mu Arka, czy do domu nas dzisiaj zawrócimy? No to, no tu jeszcze jest jeden zbiornik, na pewno wejdzie, nie? Ale to nie będziesz miał zbiornika, no to kończymy tam, bo może nie wiem. Bo zaraz powinien być zbiornik jako. I to jutro tam to dokończymy na najwyżej? W niedzielę. A w niedzielę? Bo jutro u nas, tak? Mówisz? Bo jutro buja nie ma? Musimy rano pojechać, może tu nie wiem, pójdzie teraz spać. No. Żeby zejdźmy, żeby tak wcześniej wstać, tam nie było to. Nie mamy naszykowanej śmiki. Muszę odkosić tą śmikę, zobaczyć. A, no tak. Tak jak robać, tam nie odstrzelać, że to jest takie skorzy, z wami, no będziemy kontynuować. Zapomniałem o tym. No, te drzewo, co tam pod biszturem. A to rano czy dzisiaj? Nie, to nie bardzo mam, dzielaki teraz mam do pojenia, no nie? A, no. No dobra, to jutro się rano stanie. Ale jutro Mateusz będzie, to też trochę pomoże, nie? Co jechał? Miał przyjechać, dzisiaj nie wiem, czy... Jutro będzie jednak napisał, bo się do niego pisałem, a mówi, że jutro jednak będzie. Za robotę by się wziął, a nie? Co ty, kwadrat kosić? Nożyk się urwał. Dobra. To on tak dziwnie wyleciał. Da się tak przesunąć tą kosę? Tak beznadziejnie się urwał. Da się zrobić nawet do drzewa dwóch. To sam tego nie zrobimy. To odpuszczamy na dzisiaj? No dobra, to podjedź jutro i tak, znaczy Boże, w niedzielę, tak? Będziesz gdzieś podjedź, ja podjadę ciągnikiem. Dobra widzowie, tak powiem, no niefortunnie się urwał ten nóż, bo on nie jakby nie wyleciał, tylko on jeszcze tam jest i się tam zakleszczył, nie? No nic. Zbieramy się na dzisiaj, bo już rosa pada, zobaczcie. Nie wiem, czy na kamerze to widać. Czy nie?
Musimy to zrzucić tam szczepę i jedziemy do domu. A bo on sobie tak podjechał, ja myślałem, że będę miał jak podjechać. W sumie nie jest pełny zbiornik, nie? Jakby nie patrzeć. Na szybko to wsypiemy. Nie wiem, czy widzimy się chyba jutro, nie? Widzimy się na jutrzejszym vlogu, albo dogram jeszcze w niedzielę. Zrobimy pełny film ze Jeep tutaj, a u nas będzie jeszcze osobny. Zobaczymy, widzowie, ja bo jeszcze nagram wysyp. Dobra, ciśniemy, widzowie.